波内さん、スタート。Biegi w Kaskach organizujemy corocznie. W tym roku była już to kolejna, już nie pamiętam, która edycja biegu w Kaskach. Co roku mamy dość sporą liczbę uczestniczek i w tym roku cieszymy się, że kolejne szkoły do nas dołączyły. Mieliśmy w biegu licealistek ponad 50 dziewcząt, które wystartowały w kolorowych, sympatycznych kaskach i wszystkie z uśmiechem szczęśliwie i zdrowo ukończyły, co jest najważniejsze w takich imprezach. Oczywiście bieg w kaskach promuje akcję Całą Dziewczyny na Politechniki. Cieszę się, że dużo młodzieży w tym roku uczestniczyło, szczególnie reprezentacje tych szkół ponadgimnazjalnych Opola. Mam nadzieję, że w grupie tej młodzieży będzie wiele kobiet, które zechce podjąć studia u nas na uczelni. Cieszę się też, że była pewna reprezentacja już studentek Politechniki Opolskiej, no a także dostrzegłam tutaj w grupie biegających czy biegnących osób pracowników Politechniki Opolskiej. Bardzo się z tego cieszę. To mój pierwszy bieg w kasku, drugie miejsce jak widać, pierwsze jeżeli chodzi o maturzystki. 800 metrów nie jest to jakiś duży dystans, tym bardziej nie miałam teraz zbyt długiego przygotowania, bo było to jakieś 10 minut. Z koleżanką właśnie wracałyśmy z Politechniki, bo miałyśmy zajęcia z fizjoterapii. Więc bieg niczego sobie, bardzo przyjemny. Jak to na przełaje przystało? Sama studiowałam na Politechnice Opolskiej, potwierdzam, że warto. Bardzo fajna uczelnia, bardzo dobra atmosfera, wysoki standard nauczania i generalnie wszystko na tak. Serdecznie zapraszam na Politechnikę Opolską. Wszystkie maturzystki nie tylko z województwa opolskiego, ale z całej Polski.